Siema, mordo. A co ty tam, mordo? Co tam u ciebie? Konia walę. Zboczeńcu. Ta nie, zobaczył takich jak ty, brodatych, to kurwa konia walę. Dobra, załóż pizdela, musia. Wypierdalaj co mega pedopilu jebany. Załki pizdę kurbo jebana, załki pizdę ty kurbo jebana, internetowa. Załki to pizdę kurbo jebana i wypierdaj z mega pedopilu jebany. Do Przemka zadzwonimy. Przemek Górecki. Jeśli mnie odblokował, jeśli mnie nie odblokował, jeszcze to zmu dupę. Siema mordo, Dawid Wójcik, witam. Mam pytanie do ciebie. Jak zawsze powiem ciebie nie to w pewnych sprawach, ale mam się sprawę. Słuchaj, da radę jutro, to jest sobota, da radę podjechać do ciebie? A jutro jest sobota, a w sobotę się umawialiśmy. Jak nie? Dzwoniłem do ciebie wczoraj i rozmawialiśmy, że w sobotę przyjeżdżam do ciebie i mój tata też ci powiedział to samo, że w sobotę przyjeżdżam do ciebie. Ale nie musisz się ze mną bawić. No bo się uczyłem godzinę i pojadę do domu. Wiesz co, łamiesz mi serce. Dlaczego łamiesz mi serce? Bo nie chcesz, żebym cię przyjeżdżał. Tak ci zachowujesz. Łamiesz mi serce. Łamiesz mi serce, bo nie chcesz, żebym cię przyjeżdżał. Byłem u ciebie przedwczoraj. Nie napierdalałem po drzwiach. A ja nie napierdalałem. Posłuchaj mnie na sekundę. Nie dziś się przez telefon, posłuchaj mnie. Ale ja ci nie napierdalałem po drzwiach, tata był ze mną i widział cię, tego nie robiłem. Dobrze, robiłeś to. Ja robiłem, zadzwoniłem kilka razy i poszedłem na dół, tam gdzie wychodziliśmy z garażu, tam gdzie paliłem papierosa i wszedłem do drzwi, były drzwi zamknięte, poszedłem tam do góry, zadzwoniłem trzy razy i poszedłem. Który teraz, jak mój tata był ze mną, wyszedł na podwórko? Naprawdę przemuś, no kurwa, mój tata wyszedł na podwórko i widział wszystko. Mogę ci go nawet dać. Tak, bo macie dziecko chore, rozumiem, ale ja też potrzebuję tego uwagi i poświęcenia. Wiesz o tym, że... Jak mnie niamczył, jak nie musisz mnie niamczyć, ja tylko przyjdę do ciebie, pogadamy herbatę, wypiję, posiedzę godzinę i jadę do domu. Jak nie a w ogóle co ty za twój sąsiad pierdoli, że napierdalałem po drzwiach? Ja on jest jakiś popierdolony, chory psychicznie ten twój kurwa sąsiad popierdolony. Jak ja nie pukałem, napierdalałem po drzwiach. Ale cię przeprosiłem! Nie napierdalałem ci po drzwiach, tylko zadzwoniłem przed około 50 razy i poszedłem za bramę, wyszedłem z podwórka. Ale nie, tak, rozumiem cię, ja cię rozumiem, tylko dzwoniłem do ciebie na telefon, jak jechaliśmy. Chyba ty cycki spędzasz, a przed trzy tygodniu. Nie, jutro przyjeżdżam. Nie. Jutro przyjeżdżam, oczekuj mnie o 16:30. Nie. Spierdalaj, kurwo jebana. Ty kurwo jebana. Co za menel? Przemek Górecki, ten menel. Menel.
Czaragóracki, ty manalo, ty manalo, ty manalo. 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 Ty manalo, ty manalo. Co moja psinka miłości? Co ty moja psinka miłości? Moja psinka miłości, moja miłość, moja miłość, tak, moja miłość. Wycieram ci te łezki smutku, wycieram ci te łezki smutku. Nie można płakać, nie można być czym smutną. Nie można być smutną, nie. Wycieram ci te łezki smutku, te łezki smutku. Wycieram ci te łezki smutku. Ej, no nie mam nic Miśka dla ciebie. Nie mam nic słodkiego. Już mnie czaiłaś. Już mnie czaiłaś, o co chodzi. Już mnie czaiłaś, o co chodzi. Już. Tak, masz kawałek tego czaska. Chcę mi bawić komplementy, bo aż się zaczerwieniłem na twój widok. Myślę i mi stanął. Inna randka.